niej 119 domot szczęśliwości stoi. I z uczestników nikt się tam niczego nie boi. Radość widoczna jest w każdym pomieszczeniu. Wszystkim na pewno pomaga to w ich cierpieniu. Już 10 lat rozdawanie szczęścia trwało, a jednak na kolejnego jeszcze dużo zostało. Panie rozdają je nam z serca garściami, a my skrzętnie je w kieszenie chowamy. Często mamy też, często mamy tu coś, czego nie mamy w domu. I nikt tu bez powodu nie skarży się nikomu. W tym roku piękną uroczystość mamy. Wspólnie dziesięciolecie SDS-u przeżywamy. Nie dziwcie się więc, że uśmiechnięte buzie mamy. I do dwudziestolecia na pewno tu z wami dotrwamy. Ponownie w tym wspaniałym gronie się spotkamy i dobre chwile z tęsknotą powspominamy. Mimo, że już jesień, a najcieplejsze miesiące za nami, dzisiaj piękny i gorący dzień, wspólnie przeżywamy nasze spotkanie, to uroczysta chwila, a każdy dzień z tych lat życie nam umila. Środowiskowy dom, sama pomocy ma już 10 lat, a dla nas wszystkich to nasz mały świat. Tam się spotykamy i radosne chwile spędzamy, ciekawe pomysły na nasze prace mamy. Co roku, gdy wiatr strąca liście z drzew, z naszego domu dobiega wesoły śmiech. Nadchodzi zimowa pora, a nam jest ciepło i miło. Tak, tu dobrze jest, że nikomu się to nie śniło. Po zimie wiosna nastaje, piękna i zielona, a nasze serca są ogromne, jak drzewa korona. Gdy wreszcie w gorące lato w ogrodzie świeci słońce, nasze serca są wtedy bardzo gorące. Na twarzach niech uśmiech zagości jak tęcza i niech każdy terapeuta nas do zajęć się zachęca. W ciągu 10 lat zmieniły się pole roku i krajobrazy. O tak, w wspaniałym domu każdy człowiek marzy. Tu znajdziesz pomoc i wsparcie, a w trudnych chwilach łez otarcie. Każdy opiekun szacunkiem nas tu traktuje i swoją wiedzę i doświadczenie nam przekazuje. Dlatego ten jubileusz jest tak wyjątkowy, bo jest nasz i uroczyście przez nas obchodzony. Wszędzie czarne myśli.